Każdy z nas od czasu do czasu doświadcza tej nieprzyjemnej reakcji naszego organizmu, jaką jest stan zapalny, zwany też często zapaleniem albo reakcją zapalną. To jest pierwszy rodzaj odpowiedzi naszego organizmu, przede wszystkim układu odpornościowego, pierwsza linia frontu obrony. Przed wszystkim, co naszemu organizmowi może zagrażać z zewnątrz, ale nie tylko, ponieważ także z wewnątrz. Stan zapalny mogą na przykład powodować nowotwory. Przyjrzyjmy się w takim razie bliżej przyczynom, które mogą powodować reakcję zapalną, bo są to nie tylko drobnoustroje. Taki przykład, kiedy to czynnik zewnętrzny w postaci bakterii atakuje nasz organizm. Widzimy na tym zdjęciu tutaj, jak widzisz, tkanka dookoła paznokcia uległa stanowi zapalnemu właśnie dlatego, że wniknęły do niej bakterie. Ale mamy szereg innych przykładów. Tutaj z kolei widzimy stopę, której palce uległy zapaleniu, ale z powodu odmrożenia, tak więc rodzaju uszkodzenia mechanicznego. Podobnie jest tutaj. Widzimy gałkę oczną, Tutaj też widzisz, że jest przekrwiona, nabrzmiała, uległa zapaleniu. Ale na skutek tego, że odkleiła się tutaj, czy uległa mechanicznemu uszkodzeniu rogówka. Czyli mamy znowu do czynienia z uszkodzeniem mechanicznym. No i wreszcie poniżej widzimy przedramię, na którym widzimy te czerwone kropki świadczące o przekrwieniu i stanie zapalnym. Tutaj mamy do czynienia z zapaleniem, którego źródłem jest z kolei reakcja alergiczna powiedzmy na jakieś leki albo inne czynniki środowiskowe. Wniosek jest taki, że mamy bardzo dużo czynników, które mogą powodować reakcję zapalną. Są to nie tylko wirusy czy bakterie, ale także uszkodzenia mechaniczne uszkodzenia mogące płynąć także z wnętrza naszego ciała, jak nowotwory czy szereg innych czynników. Ważne jest to, że zapalenie to jest pierwsza linia frontu, pierwsza linia obrony, na której układ immunologiczny, układ odpornościowy naszego organizmu reaguje i próbuje nas bronić przed wszystkim, co nas może zagrażać. Można się zastanawiać, jaki jest cel stanu zapalnego, który jakby nie było, ma dla nas bardzo nieprzyjemne objawy. Otóż celem jest pozbycie się tego szkodliwego czynnika, który powoduje jakiegoś rodzaju uszkodzenie naszego organizmu i rozpoczęcie procesu leczenia. Mówi się o tym, że stan zapalny to jest rodzaj nieswoistej odpowiedzi odpornościowej naszego organizmu, dlatego że niezależnie od tego, jaki czynnik go powoduje, wygląda on zazwyczaj bardzo podobnie. To nie do końca jest prawda, ale możemy w ten sposób to uogólnić i powiedzieć, że Stan zapalny jest przejawem wrodzonej odporności naszego organizmu. Wiedząc, jaki jest cel pojawiania się stanu zapalnego, możemy zacząć się zastanawiać nad tym, jak on przebiega, jak wygląda. Otóż na tę pierwszą linię frontu, gdzie mamy do czynienia z uszkodzeniem organizmu, powiedzmy, że jest to na przykład rana na naszej skórze, ściągane są komórki układu odpornościowego, które mają w tym stanie Zapalnym uczestniczyć. Przede wszystkim są to granulocyty, które znasz już całkiem dobrze z filmu dotyczącego makrofagów, ale nie tylko. Są też komórki, które są odpowiedzialne za bardziej specyficzną odpowiedź odpornościową, ale także inne białka i substancje chemiczne, które tę odpowiedź zapalną będą tworzyły. Porozmawiamy o tym za chwilę bardziej szczegółowo, ale teraz chciałam podkreślić, że Wszystkie objawy stanu zapalnego są tak naprawdę tylko takim skutkiem ubocznym, reakcją uboczną na to, co nasz organizm, mówiąc w cudzysłowie, próbuje osiągnąć. A to, co organizm próbuje osiągnąć, ma wyglądać następująco. Do tego miejsca, które uległo jakiemuś uszkodzeniu, powiedzmy, trzymajmy się tej rany na naszej skórze, mają zostać ściągnięte komórki, które pozwolą pozbyć się wszystkich bakterii, które do tej rany wniknęły, szczególnie ważne są tu granulocyty, to już wiesz, wśród nich największą rolę odgrywają neutrofile, ale jakoś te komórki trzeba na miejsce dostarczyć. Wiesz już, że część z nich, owszem, rezyduje w tkankach naszego organizmu na miejscu uszkodzenia, ale reszta musi zostać dostarczona z krwią. Dlatego właśnie w tej odpowiedzi zapalnej bardzo istotną rolę odgrywa układ krwionośny. Naczynia krwionośne zostają poszerzone, ukrwienie tej części, która ulega zapaleniu, jest zdecydowanie zwiększone, napływa tam bardzo dużo płynu, krwi, ale nie tylko, ponieważ także w naczyniach limfatycznych i zaczyna to być wszystko opuchnięte. I stąd się właśnie bierze jeden z objawów. Stanu zapalnego, jakim jest obrzmienie, zaczerwienienie i podwyższona temperatura, wynikają z tego, że właśnie więcej krwi napływa do takiego miejsca, które ulega stanowi zapalnemu. Natomiast ból powodowany jest tym, że wydzielane są różne czynniki chemiczne, które mogą wpływać na odczuwanie bólu, na to, że komórki nerwowe, które mamy w miejscu zapalenia, reagują tak. Jakby był jakiś czynnik, który ból powoduje. Trzeba dodać, że sam obrzęk i ucisk na komórki nerwowe również może powodować dolegliwości bólowe. Taki zestaw dolegliwości bólowych to są, jak już wiemy, tak naprawdę tylko objawy uboczne tego o co tutaj chodzi, bo cel jest taki, żeby natychmiast szybciutko poradzić sobie z zagrożeniem i rozpocząć proces leczenia. Te objawy zostały opisane już bardzo dawno temu. Po raz pierwszy sklasyfikował je Celsus w pierwszej części pierwszego stulecia, właściwie to w pierwszej połowie pierwszego wieku, pierwszego stulecia. Później do nich została dodana także utrata funkcji. Utrata funkcji, czyli po prostu tutaj chodzi o to, że jak masz opuchniętą kończynę, która uległa stanowi zapalnemu, czy opuchnięte oko, no to ono nie działa tak jak powinno normalnie działać. Trzeba też tutaj dodać że wszystkie te objawy nie zawsze muszą występować. Wyobraźmy sobie na przykład, że stan zapalny jest w naszym płucu. W naszym płucu nie będziemy odczuwać bólu, dlatego że nie mamy tam odpowiednich komórek nerwowych, które mogłyby reagować w taki sposób, że będziemy odczuwali ból. W ogóle, jeżeli chodzi o nasze narządy wewnętrzne, to nie odczuwamy zazwyczaj tak dolegliwości bólowych, jak wtedy, kiedy dzieje się to na przykład na powierzchni naszej skóry. Ale ogólnie już wiemy, że wszystkie te objawy dolegliwości Towarzyszące stanowi zapalnemu są tylko skutkiem ubocznym tego, że nasz organizm stara się dostarczyć do miejsca zapalenia jak największą liczbę potrzebnych komórek układu odpornościowego i wszystkich innych białek i substancji, które pomogą uporać się z zagrożeniem, a czyni to poprzez zwiększenie ukrwienia tego miejsca, poprzez dostarczenie bardzo dużej ilości płynu do tego miejsca. Zanim przyjrzymy się temu, jak w szczegółach przebiega stan zapalny, powiem Ci o jeszcze dwóch interesujących faktach. Po pierwsze, to, czemu się dzisiaj przyglądamy, to jest taki prawidłowy stan zapalny, który dzieje się w odpowiedzi na to, że nagle jakiś czynnik uszkadza nasz organizm, na przykład wnika do niego bakteria, ale możemy mieć też do czynienia z przewlekłym stanem zapalnym, czasem nazywanym chronicznym stanem zapalnym, który może mieć oczywiście dobre skutki, takie jak: te, o których będziemy mówić dzisiaj, że coś jest naprawiane, ale może też on powodować bardzo dużo uszkodzeń w tkance, w której taki stan zapalny się przedłuża. Na przykład zmieniać na stałe to, jakie komórki, jakie typy komórek w takiej tkance występują. Więc jednocześnie jest to coś, co może działać. Naprawiająco, ale w jednym czasie także uszkadzająco, jeżeli trwa zbyt długo. A druga interesująca sprawa to to, że oprócz tego, że do miejsca, w którym jest uszkodzenie, napływa bardzo dużo komórek układu odpornościowego, to także w wyniku stanu zapalnego w ogóle w, całym, w całej objętości naszej krwi zwiększa się liczba komórek układu odpornościowego. Okay. W takim razie przyjrzyjmy się takiej przykładowej sytuacji, w której do naszego organizmu wnika bakteria. O, ona jest tutaj narysowana na żółto czy pomarańczowo. Te kwadraciki tutaj z kółkiem po środku to mają symbolizować komórki naszego organizmu. Powiedzmy, że to są Komórki naszego nabłonka, które znajdują się na naszej skórze, o i tutaj te komórki naszego nabłonka zostały przerwane w jakiś sposób i wniknęła do środka bakteria. To co widzimy tutaj, to będzie ściana naczynia krwionośnego. Narysujmy sobie, bo ściany naczynia krwionośnego też oczywiście tworzą komórki. Narysujmy sobie tutaj komórki, o z jednej i z drugiej strony ograniczające naczynie krwionośne, krew powiedzmy, że płynie w tę stronę. Tutaj mamy erytrocyty, które jak zwykle wyglądają jak bułeczki z dziurką, a tutaj, no poznajesz może, że to jest neutrofil. Czyli granulocyt, który odgrywa ogromną rolę w odpowiedzi zapalnej i który ma bardzo dużą zdolność do fagocytozy, czyli pochłaniania jakichś czynników, które mogą zagrażać naszemu organizmowi. No i ten obrazek ilustruje, że kiedy wniknie do naszego organizmu jakaś bakteria, to z krwi krwinki białe, czyli na przykład neutrofile, muszą się w jakiś sposób przedostać z tego naczynia krwionośnego do środka, do tej tkanki. Która jest zagrożona, często wydzielają one także różne czynniki chemiczne, które zwołują na miejsce różne inne komórki, które również będą odgrywać tutaj ważną rolę. Te czynniki chemiczne nazywane są często mediatorami stanu zapalnego. I wydzielane są nie tylko przez komórki, które docierają na miejsce i, mówiąc kolokwialnie, rozpoznają zagrożenie, także te komórki, które uległy uszkodzeniu, także Czynniki patologiczne, na przykład bakterie, a także komórki, które już zdążyły obumrzeć w odpowiedzi na to, że tutaj na przykład wniknęła bakteria, wydzielają jakieś substancje, które mówiąc oględnie zwołują do tego miejsca wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego przebiegu stanu zapalnego. No i można sobie wyobrazić, że w ostatniej fazie taki neutrofil pochłania. Czynnik chorobotwórczy, jakim jest bakteria, no ale jak do tego wszystkiego dochodzi? Jak to się dzieje, że od momentu, kiedy tutaj neutrofil jest krwi i płynie sobie spokojnie przez naczynie krwionośne, nagle się on znajduje w tkance i jeszcze potem pochłania czynniki chorobotwórcze, no to nad tym musimy się zastanowić i musimy się temu przyjrzeć bliżej. Ale najpierw podsumujmy krótko to, co już wiemy. Kiedy dochodzi do jakiegoś uszkodzenia powierzchni naszego ciała, i na przykład wnika do niego bakteria, to komórki, które znajdują się na miejscu, komórki, które obumarły na skutek działania tej bakterii, a także sam czynnik chorobotwórczy, i oprócz tego komórki, które specjalistycznie znajdują się w tej tkance po to, żeby informować o takich zagrożeniach, wydzielają substancje chemiczne, które mają za zadanie zwoływać do tego miejsca, w którym została. Rozpoczęta infekcja, odpowiednie komórki układu odpornościowego. Teraz, kiedy wydzielone są już mediatory stanu zapalnego, czyli te substancje chemiczne, o których przed chwilą powiedzieliśmy, dochodzi do tego, na skutek właśnie działania tych substancji chemicznych, że naczynia krwionośne po pierwsze pęcznieją, a po drugie przestrzeń. Między komórkami, które tworzą te naczynia krwionośne, się zwiększa, tak że te komórki, które sobie płyną z krwią, mogą się przedostać do środka tkanki i rozpocząć. Walkę z patogenem, który się do naszego organizmu przedostał. Czyli mamy dwa rodzaje komórek, które są tutaj strasznie ważne. Po pierwsze komórki, które znajdują się na miejscu i od razu wydzielają substancje pozwalające na rozpoczęcie walki z zagrożeniem, oraz komórki, które muszą się do tego miejsca przemieścić. Nazywamy takie zjawisko migracją. Przyjrzyjmy się teraz w takim razie właśnie tym komórkom. Znasz już wszystkie właściwie z nich, dlatego że rozmawialiśmy o nich w tym filmie, który poświęcony był makrofagom, bo wiesz już, że to przede wszystkim granulocyty odgrywają najważniejszą rolę w stanie zapalnym. No, niekwestionowany numer jeden to jest tutaj neutrofil. Neutrofile w największej liczbie biorą udział w stanie zapalnym, ich super zdolność do fagocytozy, Powoduje, że są bardzo, bardzo potrzebne i że ściągane są wszędzie tam, gdzie ze stanem zapalnym mamy do czynienia. Drugimi komórkami, które częściowo są już obecne na miejscu zagrożenia, bo po prostu rezydują w tkance, jak pewnie pamiętasz, są makrofagi, ale także monocyty, z których makrofagi powstają, przybywają do tkanki, która jest uszkodzona razem z krwią. I wreszcie komórki, które odgrywają najważniejszą rolę na miejscu. Po pierwsze, mastocyty, czyli komórki tuczne. To są komórki, w których zawarte są ziarnistości, które produkują substancje mające na celu właśnie doprowadzić do rozpoczęcia stanu zapalnego. Czyli po pierwsze, do rozszerzenia naczyń krwionośnych, do porozsuwania się, mówiąc kolokwialnie, komórek, które tworzą ich ściany, po to, żeby na miejsce mogły właśnie wniknąć neutrofile. Ale nie tylko neutrofile, również wyspecjalizowane komórki w zależności od tego, z jakim mamy do czynienia zagrożeniem. Bo jak może pamiętasz, eozynofile są komórkami, które będą szczególnie przydatne wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimiś pasożytami, robakami pasożytniczymi. One też mają tutaj w środku ziarnistości i również potrafią fagocytować. No, bazofile to są z kolei komórki, z którymi mamy do czynienia w szczególności w reakcjach zapalnych, które są odpowiedzią na alergię. Bazofili i eozynofili jest zdecydowanie mniej niż neutrofili. Częściowo przybywają one z krwią, ale możemy się ich także spodziewać w tkance. Wiemy już, że najważniejszą rolę odgrywają mastocyty, czyli komórki tuczne. Wydzielające pierwsze substancje odpowiedzialne za porozszerzanie się naczyń krwionośnych, ale także za zwoływanie wszystkich komórek układu odpornościowego, które mają przybyć na miejsce zagrożenia z krwią. No i wreszcie komórka dendrytyczna. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to jest komórka, która ma. Pełno rozgałęzień i które jest absolutnym specjalistą w rozpoznawaniu, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, i prezentowaniu tego zagrożenia komórkom, które nazywamy limfocytami. Nie omawialiśmy ich jeszcze szczegółowo, ale pewnie wiesz, że są to komórki, które mają zdolność do odpowiedzi na bardzo konkretny rodzaj zagrożenia. Tak więc tutaj ta odpowiedź wrodzona przenika się. Z odpornością nabytą, dlatego że dzięki komórkom dendrytycznym i wielu innym komórkom, które prezentują antygeny, czyli pokazują na swojej powierzchni z jakim mamy do czynienia zagrożeniem, ściągane są na miejsce zagrożenia także komórki, które są absolutnymi specjalistami, właśnie w wykańczaniu takich, a nie innych bakterii. Na miejsce zagrożenia przybywają także nienarysowane tutaj komórki NK. Pamiętasz je może? To są ci tak zwani naturalni zabójcy. Oni ściągani są po to, żeby rozprawić się z komórkami, które już zostały zainfekowane albo które po prostu obumarły na skutek tego, że zostały zakażone przez jakiś czynnik chorobotwórczy. No to teraz, jak znamy już główne komórki, które biorą udział w stanie zapalnym, wiemy, że tutaj numerem jeden są neutrofile, ale że nie tylko, że mamy też wyspecjalizowaną odpowiedź immunologiczną, to przyjrzyjmy się substancjom, które odgrywają taką właśnie rolę, o której mówiliśmy wcześniej, które nakręcają, mówiąc kolokwialnie, reakcję zapalną, dochodzą do tego, że zwoływane są komórki układu odpornościowego. Zacznijmy może od substancji, która być może ze słyszenia jest Ci znana, od histaminy. Histamina to jest substancja, która powoduje, że naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu. Ale to nie wszystko. Sprawia ona także, że na błonie komórkowej, komórek, które tworzą ścianę naczyń krwionośnych, pojawiają się takie białka, które mają za zadanie spowolnienie m.in. neutrofili, leukocytów, które mają być dostarczone na miejsce, w którym mamy do czynienia z zakażeniem. Po co to w ogóle robić? No możemy sobie wyobrazić, że jeżeli krew płynie szybko przez naczynie krwionośne, to żeby wyhamować te komórki, które są niezbędne w miejscu infekcji czy jakiegoś innego uszkodzenia, to trzeba w jakiś sposób doprowadzić do tego, że one się spowolnią. I dochodzi do tego, że między innymi neutrofile nie przelatują prędziutko przez naczynie krwionośne, ale zaczynają toczyć się powoli po ścianie naczynia krwionośnego. Koniec końców są do niego przyczepiane troszeczkę mocniej po to, żeby mogły zupełnie się zatrzymać i wniknąć do tkanki, w której mamy do czynienia z zakażeniem. Tak więc rola mastocytów jest ogromnie ważna. I wydzielana przez nie histamina to jest jedna z pierwszych substancji wydzielana w stanie zapalnym. Leki antyhistaminowe, może jeżeli masz uczulenie, albo czasami w przeziębieniu również są podawane, to są właśnie typowe leki przeciwzapalne, które mają zmniejszyć to przekrwienie, zmniejszyć gromadzący się płyn w danym miejscu, które właśnie reakcją zapalną jest objęte. Oprócz tego mamy szereg białek. Które uczestniczą w reakcji zapalnej, nazywane są one cytokinami prozapalnymi. Umieściłam tutaj kilka zdjęć obrazujących strukturę tych białek, a pod nimi napisałam ich nazwy, Między innymi interferon gamma, czynnik nekrozy nowotworów, tzw. Tak TNF alfa czy interleukina szósta. Zupełnie nie jest ważne, żebyś znał te nazwy, można je w każdej chwili sprawdzić, ale ważne jest, żebyś pamiętał, że substancje odgrywające bardzo ważną rolę w stanie zapalnym to są białka. I nazywane są cytokinami prozapalnymi. Prozapalnymi, dlatego że właśnie one powodują, że stan zapalny jest rozpoczynany i że trwa. Co ważne, wszystkie te substancje, o których teraz mówimy, istnieją tak naprawdę bardzo krótko. One się szybciutko rozpadają, kiedy już zostaną wykorzystane i kiedy spełnią swoją funkcję. I dlatego właśnie stan zapalny w sposób naturalny wygasa wtedy, kiedy znikają czynniki, które powodują, że te cytokiny prozapalne są wydzielane. No oczywiście w chronicznym stanie zapalnym mamy zupełnie inną historię, ale normalnie jest tak, że cytokiny znikają bardzo szybko, dlatego między innymi jest to przystosowawcze, że wszystkie te procesy zapalne, no one nie pozostają obojętne dla komórek, które są zdrowe i tworzą nasze ciało. Przedłużający się stan zapalny może być bardzo szkodliwy. Wspomnę ci jeszcze, że oprócz białek, cytokin prozapalnych i takich substancji jak histamina, mamy także inne substancje białkowe, które uczestniczą w reakcji zapalnej. Bardzo znanymi białkami są tak zwane białka układu dopełniacza. To są takie białka, które normalnie pływają sobie pojedynczo. W układzie krwionośnym, ale jak przychodzi co do czego i rozpoczyna się stan zapalny, to one się łączą w takie agregaty. Jest ich kilkadziesiąt w takim kompleksie białkowym i mają zdolność do tego, żeby wnikać w ścianę bakterii i rozwalać ją od środka. Białka dopełniacza nie są jedynym tego typu przykładem, że są jakieś specjalistyczne białka, które się łączą i w przypadku stanu zapalnego pomagają. Tej reakcji zapalnej przebiegać, ale są chyba najbardziej znanym układem tego typu, dlatego warto o nich wiedzieć. No i teraz, jak już znamy komórki, które biorą udział w reakcji zapalnej, wiemy na jakiej zasadzie to się wszystko odbywa, dzięki jakim substancjom, to jeszcze raz przyjrzyjmy się temu schematowi, który widzieliśmy wcześniej. Podsumujmy, że kiedy przedostaje się przez ścianę naczynia krwionośnego jakiś czynnik patogenny, albo po prostu komórki zaczynają obumierać, na skutek tego, że na przykład zostały przypalone albo zamarzły, mamy do czynienia z rozpoczęciem reakcji zapalnej. Wydzielany jest szereg substancji. Wiemy już, że to są cytokiny prozapalne, różne aminy, wśród nich histamina, które powodują z jednej strony, że przywoływane są na miejsce odpowiednie komórki układu odpornościowego, które mają walczyć z zagrożeniem, a z drugiej strony, że naczynia krwionośne. Zaczynają się powiększać, mogą przez nie przepływać większe komórki, dlatego że odstępy między tymi komórkami, które tworzą ściany naczynia, zostają powiększone, i mamy do czynienia ze zdecydowanie większym ukrwieniem, i tym, że komórki układu odpornościowego migrują do miejsca, w którym zagrożenie się pojawiło. Wszystko o czym dzisiaj mówiliśmy było tak naprawdę stanem zapalnym w pigułce opowiedzianym w dużym uproszczeniu, ale mam nadzieję, że dało ci to obraz tego, na czym reakcja zapalna polega, jak przebiega i przede wszystkim dlaczego w ogóle się pojawia. Do usłyszenia następnym razem.